Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. To najbardziej znane przysłowie o kwietniu, które sprawdziło się w zeszłym tygodniu. Tymczasem rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, widokiem słonecznie kwitnących żonkili, a dokładniej narcyzów trąbkowych w żółtym kolorze. To kwiaty, które wielu kojarzą się ze świętami wielkanocnymi. Przypominamy więc, że do Wielkanocy pozostały niespełna 2 tygodnie. Warto za pomocą kolorowych, także roślinnych dekoracji stworzyć radosny, świąteczny klimat. 4 kwietnia to także Dzień Marchewki. Co przynosi nas do tematu warzywnika? Przypominamy o kwietniowych wysiewach warzyw i ziół. Do gruntu cały czas możemy wysiewać marchew, pietruszkę, rzodkiewkę, szpinak i koper. W tym tygodniu możemy jeszcze siać groch i groszek cukrowy oraz bób i sadzić cebulę z dymki oraz czosnek jary. To ostatni moment, żeby na rozsady wysiać pomidory. W dalszym ciągu możemy wysiewać też sałatę, a także szpinak nowozelandzki i warzywa kapustne oraz coraz więcej gatunków ziół. Między innymi bazylię, pietruszkę liściową, miętę, szczypiorek i majeranek. Dbamy o rozsady warzyw, ziół i kwiatów, które już mamy. Regularnie je podlewamy, pikujemy i doglądamy pod kątem występowania szkodników. Jeżeli pogoda na to pozwoli, warto w tym tygodniu rozpocząć hartowanie rozsad. Jest to zabieg, który ma za zadanie przyzwyczaić rośliny do warunków panujących na zewnątrz. Rozsady chłodnolubne, takie jak na przykład por, cebula czy sałata, możemy wystawić na zewnątrz, gdy temperatura jest w okolicach 10 stopni Celsjusza. Rozsady warzyw ciepłolubnych, takich jak na przykład seler, pomidory i papryka, lepiej wystawić, gdy jest nieco cieplej, powyżej 15 stopni Celsjusza. Na początek wystawiamy młode sadzonki w cień, na godzinę lub dwie. W kolejnych dniach czas ten wydłużamy. Po mniej więcej tygodniu możemy rozpocząć stopniowe przyzwyczajenie roślin także do słońca. W ogrodach kwiecień jest miesiącem, kiedy warto pomyśleć o odżywieniu rosnących tam roślin wieloletnich, zaczynając od trawnika. Po wykonanej już wertykulacji lub aeracji należy nawieść darń nawozem wieloskładnikowym. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą siewnika. Ważne, aby równomiernie rozprowadzić granulat, żeby trawa równomiernie rosła. Zawsze stosujmy się do instrukcji i dawkowania, jakie jest podane na opakowaniu. Zbyt duża ilość rozsypanego nawozu może być dla trawnika jeszcze groźniejsza niż niedokarmienie. Nawozy długodziałające są pod tym względem bezpieczniejsze, ponieważ stopniowo uwalniają składniki odżywcze. Dokarmiona darń szybciej się zazieleni i będzie zdrowsza. Nawozimy także krzewy kwitnące i byliny oraz rośliny cebulowe, czyli m.in. róże i hortensje, tulipany i narcyzy, lilie i kosaćce, żeby bujnie kwitły nie tylko w tym roku, ale również w kolejnych sezonach. Pamiętajmy, że dobrze odżywione rośliny są zdrowsze, mają więcej siły, żeby oprzeć się chorobom grzybowym i atakom szkodników. Podobnie jak w przypadku trawnika, można w tym celu użyć wieloskładnikowego nawozu granulowanego, który mieszamy z wierzchnią warstwą ziemi za pomocą grabi. Można też zasilić glebę kompostem. W donicach, na balkonach i tarasach część roślin mogła już przekwitnąć. Pamiętajmy, że wiele z nich to rośliny wieloletnie. Pierwiosnki możemy przesadzić na rabatę kwiatową lub znaleźć dla nich miejsce pod krzewami czy też drzewami. Rośliny cebulowe ogławiamy z przekwitniętych kwiatów i możemy pozostawić je w donicach lub również przesadzić do ogrodu. Pozwalamy liściom samoistnie uschnąć, ponieważ w ten sposób odżywiają się cebule i jest wtedy szansa, że zakwitną kolejnej wiosny. Nie zapominajmy o domowych roślinach doniczkowych. Wiosna to najlepszy czas na ich przesadzanie i rozmnażanie. O przykładach rozmnażania roślin w warunkach domowych będzie środowy odcinek z cyklu Dom pełen kwiatów. Większość naszych okazów rozpoczęła już wegetację, trzeba więc pamiętać o regularnym nawożeniu, żeby skrzydło kwiatom, dracenom, zielistkom, fikusom i innym domowym gatunkom nie zabrakło składników odżywczych. 10 kwietnia to już niedziela palmowa. Wielkanoc tuż, tuż. Życzymy wspaniałego tygodnia i jak zwykle zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień.